Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest były reprezentant Polski, były zawodnik AZS-u Olsztyn, a także trener, który miał już okazję prowadzić zespoły między innymi w Turcji, a także na Ukrainie, w Polsce, Mariusz Sordyl. Witam Cię Mariusz, cześć, dzień dobry. Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie takie rozruchowe jest to od Kuby Bednaruka, którego skądinąd na pewno znasz. I no, tematem, który Kuba poruszył, jest oczywiście golf, bo u niego jest albo siatkówka, albo golf. I tym razem jest właśnie pytanie o golf. Skąd u ciebie te wielkie nerwy, jeżeli chodzi o granie w golfa? Po pierwsze, jakby ja w golfa nie gram, tylko ja mówię o tym, że chodzę na golfa, ponieważ aby grać w golfa, no to trzeba mieć dużo odwagi i umiejętności, żeby powiedzieć, że w golfa się gra. Natomiast ja chodzę i sprawia mi to ogromną frajdę, dużo przyjemności i poznaję ten sport, uczę się tego sportu. I nie zawsze się denerwuję, czasami takie sytuacje się zdarzają, ale no jak to sport, no każdy sobie stawia cele. Tu akurat jest tak, że rywalizujemy sami ze sobą i chciałoby się, żeby co tydzień, co miesiąc było troszkę lepiej, a w golfie jest tak, że nawet po kilku miesiącach, latach wraca się do początku i to denerwuje chyba każdego, kto czuje jakiś element rywalizacji, chociaż ja akurat w tym momencie kompletnie nie idę w kierunku rywalizacji, tylko sprawienia sobie przyjemności w tym pięknym lecie, które w tym roku nas dopadło i jeszcze jest. No, Kuba też zadał właśnie drugie pytanie, czy bardzo cię bolała noga, kiedy próbowałeś drive'em uderzyć i skończyło się na tym, że piłka uderzyła cię w kostkę. No tak chyba strasznie szyderczo podchodzi do tego tematu, do tej waszej rywalizacji widzę. Przecież piłką można dostać w różnych sytuacjach, więc jakby to ja nie dzielę się sytuacjami swoich kolegów i no cóż. Co zostało, co było w Vegas, zostaje w Vegas. Coś na tej zasadzie. No właśnie, a powiedz mi proszę, bo Kuba no, lubi się chwalić oczywiście na wszelkiego rodzaju platformach social mediowych, jakim to nie jest świetnym zawodnikiem. I powiedz mi, tak, no, bo on oczywiście chwalił się, że wygrywa z wami, że zdobywa puchary, no i tak myślę, że chciałbym zaczerpnąć również twojej opinii, czy faktycznie diabeł jest taki straszny i jest na tyle dobry, że was wszystkich faktycznie ogrywa, czy to jest po prostu tylko kreacja, jaką stara się przedstawić w mediach, żeby ludzie bili mu brawo. Kuba jest na początku drogi i tak jak zdarzają się dni lepsze, zdarzają się dni gorsze i nikt w golfie nie jest wyjątkiem. Ja się bardzo cieszę, jeżeli Kuba zagra dobrą rundę. Jeżeli ja jeszcze jestem obok, to już w ogóle super. Natomiast wiem, że zarówno będą i te dobre, i te gorsze, a ja do końca się nie wypowiadam na temat oceny innych zawodników, ponieważ tak jak wspomniałem, żeby mówić o czymś, trzeba na tym się znać, a ja to dzisiaj jestem takim turystycznym obserwatorem i tak jak powiedziałem, sprawia mi to ogromną frajdę. Widać, że Kuba już no, bakcyl rywalizacji na dużym poziomie. Życzę mu powodzenia i kilku uderzeń mniej co roku. Okej, okay, no to na pewno przekażemy, bo też mam ze sobą kontakt. Skąd w ogóle u siatkarzy takie wielkie zainteresowanie golfem, bo nie jesteś też rodzynkiem w tym gronie, bo przecież i ta ekipa z Olszyna gra w golfa, czy chociażby też agent siatkarski Kuba Malkę, także gdzieś tam ten golf w ostatnich latach zyskał na popularności, jeżeli chodzi o brać siatkarską. Jak myślisz, skąd się to bierze? Czy to jest pewnego rodzaju biegunowo odległy sport, gdzie można się skupić samemu na sobie i jest to takie, daje takie troszeczkę poczucie wolności? Co ty o tym sądzisz i skąd właśnie to zainteresowanie? Tak z tego, co z mojego rozeznania, to pionierem golfowym w siatkarskim świecie to był
Andrzej Kowal. No na pewno Stasiu Iwaniak, który tutaj w Olsztynie, no on od początku, 30 lat to już pewnie jest, jak on w golfa gra i gra zresztą bardzo dobrze. Ale z tego młodszego pokolenia to Andrzej Kowal był taką osobą, która, u której golf się przebija. Natomiast ja powiem tak, ja mieszkam 15 minut od pola golfowego, co jest ogromnym komfortem, benefitem mieszkania w Olsztynie. W momencie, w Olsztynie bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o pole golfowe. Pole golfowe rozwija się no, w takim bardzo przyjemnym tempie. Co roku organizowane są akademie, które trwają w zasadzie cały maj i osoby mogą przyjść, zobaczyć, czy im się podoba, czy chciałyby spróbować. I ja po takiej akademii zostałem już na polu i tak jak powiedziałem, ja nie gram w golfa, ja chodzę na golfa, sprawia mi to ogromną frajdę. Zresztą ostatnio często rozmawiamy na polu, co jest takiego fajnego, bo dużo opinii jest stereotypowych, że jest to nudne, nic się nie dzieje. No i ja tu byłem zaskoczony z tego względu, że w zasadzie dzieje się co kilka minut i co kilka minut trzeba doprowadzić swoje ciało do maksymalnej koncentracji, ponieważ uderzenie, które zaraz będziemy wykonywać, może zaważyć na tym, że no wiele rzeczy się zmieni w wyniku końcowym i to, co wyglądało na bardzo fajną rundę może się okazać bardzo przeciętną albo właśnie no, z tą złością możemy skończyć. Takich momentów okay. koncentracji jest bardzo dużo. Do tego dochodzi element spacerów. Tak jak wspomniałem, w tym roku pogoda jest wyśmienita i no, jest to tak przyjemne. Tak wiele osób chwali sobie wyjście na pole golfowe. Oczywiście jest to czasochłonne, ponieważ takie wyjście to minimalnie wiąże się z 3-4 godzinami, ale jeżeli ktoś posiada ten czas, ja aktualnie go posiadam, uważam, że no nie mogłem lepiej trafić zajęcia pozazawodowe, które dzisiaj mnie absorbują. Rozumiem. Dzięki Mariusz za tę odpowiedź. Mariusz, próżno jest szukać informacji na temat twojego nowego pracodawcy, ponieważ udało mi się zobaczyć na Volleybox na stronie internetowej, że Epicenter Podolany ma nowego pierwszego trenera, jest nim Mauricio Paez, natomiast no, nie ma tam twojego nazwiska, stąd też moje pytanie, czy kontynuujesz pracę trenera, jeżeli tak, to czy mógłbyś zdradzić gdzie? Co się z tobą działo przez ostatnie kilka miesięcy? Epicentra. No, ja w Ukrainie byłem przez 2 lata, z czego rok to był trudny okres wojenny i to były długie 2 lata. Ja wyjeżdżam do pracy sam. Moja żona, rodzina zostaje w Polsce. I po 2 latach to też jest moment, że jakby należy podejmować decyzję. Tutaj to troszkę potoczyło się inaczej z tego względu, że gdzieś na koniec mieliśmy zawirowania i również wynik sportowy nie potoczył się, bo o tym należy mówić. Wynik sportowy nie potoczył się do końca po naszej myśli z różnych względów. I w takich momentach podejmuje się decyzje, po pierwsze, kładzie się na wagę pewne sytuacje i tutaj wyszło, że no, ja wracam do rodziny, klub pracuje z innym trenerem. Jest to naturalna sytuacja, a dla mnie po 2 latach spędzonych w Ukrainie, zresztą rozmawialiśmy z żoną, u nas również były różne historie, które były ważne w naszym życiu, się pojawiły i stwierdziliśmy, że już później, że ja zostaję w Olsztynie, jestem blisko siatkówki tej w okienku, ale zostaję w domu przez jakiś okres czasu.
To jest takie małe moje okienko trenerskie, natomiast ono jakiś ma zakres czasowy i tego się teraz będę trzymał przynajmniej do końca roku. Rozumiem. Dzięki, Mariusz, za tę informację. Powiedz mi, czy ty dostawałeś jakieś propozycje przed tym sezonem, który nadchodzi wielkimi krokami z polskich zespołów? Czy była jakaś taka opcja, żebyś podjął, czy nie był, w ogóle nie brałeś tego pod uwagę? Zupełnie się wyłączyłem, bo w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że moja praca w Ukrainie się kończy, to zdecydowanie tutaj była opcja pozostania w domu na kilka miesięcy, może trochę dłużej. To było dla nas ważne. Rozumiem. Mariusz, chciałem Cię dopytać, bo tak jak już raczyłeś wspomnieć, ten okres w Ukrainie był niezwykle burzliwy przez agresję Rosji, jaka nastąpiła. Co Twoim zdaniem było najtrudniejsze w tym wszystkim przez te 2 lata? Bo podejrzewam, że sporo widziałeś. Rozgrywane mecze były pod granicą z Rumunią, jeżeli się nie mylę. Także byliście. W Grudku co, trenowaliście, mieliście tam całkiem dobrą bazę treningową, z tego co udało mi się z jednego ze Twoich wywiadów usłyszeć. I powiedz mi, czy co było takim punktem, który Cię być może przeraził, bo jakby nie patrzeć, znajdowałeś się w kraju, który był objęty działaniami wojennymi. Czy były takie momenty zwątpienia przez ten okres 2 lat i czy nie bałeś się po prostu? Kwestia bezpieczeństwa, no nie bałem się, no bo gdybym się bał, pewnie bym tam nie spędził czasu. Nie bałem się, oczywiście jakiś niepokój zawsze gdzieś tam głęboko pewnie był. Natomiast najtrudniejsze w całej tej przygodzie było to, że to był element budowy i Epicenter jako klub to relatywnie młoda drużyna i próbowaliśmy jak najwięcej rzeczy poprowadzić w kierunku profesjonalnego zarządzania zespołem, profesjonalnego podejścia do pracy. W wielu rzeczach udało się to zrobić. Niektóre rzeczy niestety gdzieś no, nie do końca nam zagrały. Natomiast z pełną taką odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że przez te 2 lata wykonaliśmy, ponieważ ja tam nie byłem sam, wykonaliśmy sporo dobrej pracy i tak jak w ubiegłym roku trudno było pozyskanie obcokrajowców, nam się udało. W tym roku już ten szlak jest przetarty. I do Grudka trafiają nowi zawodnicy, no, nawet kosztem niektórych polskich zespołów. Tak, zgadza się. Natomiast jest w tym momencie łatwiej. Także praca, którą wykonaliśmy w Ukrainie, jest taka mocno satysfakcjonująca. Natomiast to była trudna praca. Ja osobiście jestem zadowolony. Zresztą ja nie mam problemów z adaptacją w różnych miejscach. Ja już byłem w tylu różnych krajach i różnych środowiskach, że z dużą swobodą się komponuję i ten element zrozumienia otoczenia jest u mnie dosyć szeroki. Ale no, nie chcę tutaj opowiadać o szczegółach, o jakichś sytuacjach takich dziwnych, bo w tym momencie wyjdę na osobę, która, nie wiem, no, na pierwszej linii frontu bawi się w siatkówkę. Do końca tak nie było. Oczywiście można było czuć z każdej strony ten niepokój krążący po ulicach. No przecież tam, pomimo tego, że nic się nie dzieje, no to codziennie są alarmy, które w tych miejscach mniej tutaj zachodnich, no to już były momenty, że nie do końca się na nie reagowało. Po prostu one są codziennie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kilkaset kilometrów dalej tam jest regularna bitwa
I to nie jest tak, że żołnierzy produkuje się seryjnie, tylko ci ludzie, no, te zasoby są w jakimś stopniu również ograniczone i to nie jest fajne. To nie jest fajne. Rozumiem. Zakładam, że no to były. Czy to były najtrudniejsze, czy to był najtrudniejszy okres twój jako trenera w całym swoim życiu? Nie, jeżeli chodzi o miejsce, sam komfort pracy, mówimy tutaj o warunkach sportowych, to było jedno z lepszych miejsc do pracy. Jeżeli mówimy o warunkach, powiedzmy, stabilności ekonomii, to było to jedno z lepszych miejsc, w których pracowałem. Natomiast jeżeli mówimy o tej transformacji w kierunku profesjonalizmu, to rzeczywiście było to trudne miejsce, ale Rumunia kilkanaście lat temu zupełnie nie odbiegała od tego standardu. Rozumiem. Rozumiem, że wyjeżdżasz z Ukrainy z poczuciem no, spełnionej misji, bo tak jak wspomniałeś, no, dążyliście w kierunku profesjonalizacji. Jeżeli się nie mylę, to 8 drużyn brało udział w ostatnim sezonie w Ekstraklasie ukraińskiej. Też dało się zauważyć przecież Ukrainy na przestrzeni 2-3 ostatnich lat na europejskich parkietach, bo kadra Ukrainy bardzo przyzwoicie zaprezentowała się zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i na Mistrzostwach Europy. Oczywiście nie jest to ekipa jeszcze na medal, natomiast jest to na pewno ciekawa drużyna, z której można wyłowić parę perełek. Barchą Każany gra zresztą w PlusLidze. To ty byłeś fanem tego pomysłu, żeby ukraińska drużyna grała w Plus Lidze, także tak może skoczę troszeczkę z tematu, ale jak ty byś ocenił właśnie ten debiutancki sezon? W moim odczuciu było to bardzo przyzwoite. Miałem okazję być na kilku meczach na żywo, ponieważ grali akurat w Krakowie, obok którego mieszkam, więc miałem przyjemność obejrzeć chłopaków. Czasami była to taka siemiężna siatkówka, taki blok wschodni lat 90., wysoka piła i łubudu. Natomiast skończyli wyżej od kilku ekip polskich, co też świadczy o tym, że na to miejsce zasłużyli chłopcami do bicia nie byli. Wszyscy od początku przyglądali się drużynie z Lwowa tak z lekkim przymrużeniem oka, że będzie to ekipa do bicia. Okazało się, że w sumie zaadoptowali się w PlusLidze i z niejednym zespołem wygrali, bardzo wiele spotkań rozgrywali, kończyło się po tiebreakach. W końcu kilka innych zespołów obejrzało w końcowej tabeli no, plecy drużyny z Lwowa i to mnie cieszy, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli byśmy mieli spojrzeć na drużynę z Lwowa, to myślę, że niewiele polskich zespołów chciałoby sięgnąć po zawodników, którzy w tej drużynie występowali. Myślę, że budżet, który Lwów przeznaczył na stworzenie zespołu, no to daleko odbiegał od budżetów innych zespołów plusligowych. Nie mówię oczywiście o czołówce tabeli, ale o tych zespołach z dolnej części tabeli. Czyli jakby tutaj pojawia się pole do tego, żebyśmy troszkę spojrzeli szerzej na rynek zawodników, troszkę spojrzeli szerzej na. Nie tylko, żebyśmy się zachwycali tym, że jesteśmy wspaniali, najlepsi, cudowni. Nie zmienia. Tak, jesteśmy dobrzy. Natomiast to, gdzie jesteśmy cudowni, wspaniali, najlepsi, to jesteśmy, ponieważ mamy świetnych kibiców, ponieważ mamy świetne media. Ponieważ wygrywamy reprezentacyjnie i zainteresowanie siatkówką jest ogromnie, ponieważ mamy świetne szkolenie na poziomie dzieci, młodzieży i ta selekcja w siatkówce jest dzisiaj tak dobra, że bardzo trudno jest przeoczyć jakiegoś młodego chłopaka, który ma predyspozycję, aby być
dobrym siatkarzem. Natomiast nie oszukujmy się, w naszej lidze są zespoły, które jeszcze organizacyjnie również mogłyby trochę od siebie dołożyć, a nie tylko żyć myślą, że jesteśmy najlepsi, bo jesteśmy w lidze. Tutaj jest jednak miejsce. Zresztą ty pewnie wiesz lepiej, bo ty jesteś na bieżąco w Polsce i jesteś dosyć blisko tej ligowej siatkówki, ale jest tak. I ten Barką jakby cieszy fakt, że mnie cieszy osobiście, że nie został tak jak był postrzegany jako drużyna skazana na pożarcie. Okazało się, że dali sobie radę i wyszli z podniesioną głową z tego sezonu. Zgodzę się, że wyszli z podniesioną głową z poprzedniego sezonu. Z tego, co się orientuję, to umowa Barkomu z PLS-em jeszcze obowiązuje przez najbliższy sezon. Później znak zapytania. Także pojawiają się głosy, że ta plus liga nasza powinna zostać zmniejszona do 12 lub 14 zespołów. To wiąże oczywiście się z konsekwencjami tego, że pierwsza liga musi być restrukturyzowana. Okej, ale zostawmy to, bo chciałbym z tobą porozmawiać na temat siatkówki reprezentacyjnej, ponieważ zarówno panie, jak i panowie dali nam w tym roku sporo radości. Zaczynając od pań, no to oczywiście był to brąz Ligi Narodów przede wszystkim i ostatnio wywalczona kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie kosztem Włoszek, które no, były jednak zdecydowanym faworytem, a okazało się, że jednak kibice w Polsce, ale też siatkarki na tyle skutecznie odpierały ataki włoskie, że udało się to spotkanie wygrać i awansować na Igrzyska Olimpijskie. W tej chwili panowie będą, już się szykują do również kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, natomiast no właśnie, finał, polski finał Ligi Mistrzów, zdobywcy Ligi Narodów, złoty medal, mistrzowie Europy, no chyba dosyć łatwo jest być teraz kibicem polskiej siatkówki. Pracy od dłuższego czasu, już od kilkunastu lat, pukają bardzo mocno do tego topu ścisłego. I na początku pamiętam, kiedy przegrywaliśmy w Mistrzostwach Świata swój mecz z Brazylią finałowy. No, dużo się mówiło o tym, że Brazylia rozegrała takich spotkań kilkanaście, może jeszcze więcej, a Polacy to takie pierwsze spotkanie po długiej przerwie. Dzisiaj my mamy ten komfort, że głównie rozgrywamy mecze finałowe, to my jesteśmy gdzieś kandydatem zawsze do zwycięstwa, do medalu i dzisiaj jesteśmy w ogromnie komfortowej sytuacji. To, o czym wspomniałem, ta selekcja dzieci, młodzieży w Polsce jest tak dobra, że przy pracy, którą wykonują trenerzy na tym poziomie, do reprezentacji trafia bardzo dużo chłopaków, którzy nawet ci, których nie ma, mogliby stworzyć kolejną reprezentację, która również nie byłaby zespołem, nie wiem, drugiej dziesiątki na takich mistrzostwach, tylko byłaby wyżej. Dzisiaj mamy ten komfort, że mamy mocny zespół, mamy szeroki zespół, mamy duży potencjał w zawodnikach i świetnie go wykorzystujemy, a co najważniejsze, mamy doświadczenie, bo to już nie pierwszy medal, który zdobyliśmy, jeden z kilkunastu, a do tego dochodzą sukcesy klubowe, bo do tej pory nie mówiło się o tym, że jednak ta siatkówka włoska jest na wyższym poziomie. No, okazuje się, że no, to w ogóle jest nie do ogarnięcia, co zrobiła Zaksa. W tym roku dołączyło Jastrzębie, więc siatkówka w Polsce to no jednak zaczynamy trochę odjeżdżać. Dzielnie tutaj próbują się przeciwstawić Włosi w Europie. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że nasz potencjał, szerokość personalnych wyborów jest tak duża, że no, jednak troszkę odjeżdżamy w tym peletonie. To miało być jedno z moich pytań w
następnej, jedno z kolejnych pytań, właśnie czy Polska i, podałem przykład Włochów, że Polska i Włochy jednak odjeżdżają wreszcie stawki, że jednak ten poziom jest, no, staje się dużo wyższy i to przede wszystkim nie chodzi o jedną szóstkę, czy powiedzmy pierwszą reprezentację, ale też o całe zaplecze, jakie się z tym oczywiście wiąże, infrastruktura, a także przede wszystkim siła ligowa, no, po oczywiście zbanowaniu Rosji, no to odpadła jedna z najsilniejszych lig, ale oczywiście to jest coś absolutnie normalnego i nie ma tutaj nie ma pytań, nikt nie powinien mieć jakichkolwiek wątpliwości co do tego. Natomiast tak, Oskar Kaczmarczyk niekoniecznie chce się z tym zgodzić, że odbiegamy od reszty. Natomiast ja tu mam takie wrażenie, że wyśrubowaliśmy już tak wysoki poziom, że nawet kibice, komentując mecze na Twitterze, mecze Mistrzostw Europy, byli wręcz zażenowani bądź też zawiedzeni tym, jak niski poziom ma reszta reprezentacji. Przyszło im oglądać Belgię, Turcję czy inne zespoły, które przecież też w środkówkę grać potrafią. Ja wychodzę z założenia, że jednak to jest troszeczkę, no nie chciałbym powiedzieć nasza wina, ale tak to zabrzmi, ponieważ no, przyzwyczailiśmy się do tak wysokiego poziomu, że oglądając resztę reprezentacji, która gra całkiem solidną siatkówkę, wychodzi na to, że w porównaniu do naszej oni no, są powiedzmy półprofesjonalistami. To troszeczkę jest z jednej strony niepokojące, z drugiej po raz kolejny daje nam się organizację Mistrzostw Świata w 2027 roku, co też może świadczyć o tym, że to grono krajów zainteresowanych siatkówką no, nie jest aż tak duże, żeby ją gdzieś promować jeszcze bardziej na zewnątrz, bo przypomnijmy sobie, przecież w 2014 roku już mieliśmy Mistrzostwa Świata, w 2022 to oczywiście kosztem Rosjan, natomiast teraz w 2027 kolejne Mistrzostwa Świata będą na polskiej ziemi. Powiedz mi, czy tej siatkówki troszeczkę nie ma za dużo, czy nie ma przesytu siatkówki w ostatnim czasie? No, gdzie dać tą siatkówkę? No, do kraju, w którym wszyscy siatkówkę kochają i w którym reprezentacja gra na bardzo wysokim poziomie. No, patrząc w historię, no to proponuję prześledzić, gdzie rozgrywały się Mistrzostwa Świata jeszcze 20 czy 30 lat temu. No, rozgrywały się w Japonii głównie. No i jakby tu nikt nie zadawał sobie pytań, wszyscy wiedzieli, Mistrzostwa Świata, jedziemy do Japonii. To był standard. Dzisiaj, gdybyśmy grali, nie wiem, tak jak wspomniałeś, na poziomie Turcji, ale o tym pewnie porozmawiamy trochę później, bo tu też mam słowo odnośnie tej reprezentacji, no to nikt by nie pędził do tego, żeby te Mistrzostwa Świata organizować, a mimo wszystko taki produkt należy dobrze opakować, należy dobrze go pokazać, należy ściągnąć ludzi do hal. Czy dzisiaj Polska tego wszystkiego nie może zrobić? Zrobi i to wcale nie trzeba jakichś wielkich nakładów, bo jeszcze raz podkreślę, kibice podparci wynikami reprezentacji i zespołów klubowych siatkówkę, no, uwielbiają. I media Tak. również. Media również, tak. Z tego, co się orientuję, w ubiegłym roku była jeszcze kwestia finansowa, bo FIVB zażądało horrendalnych pieniędzy od części z miast, stąd też w zasadzie, jeżeli chodzi o Polskę, no to te Mistrzostwa Świata były w Katowicach i Gliwicach. Większe miasta typu Wrocław, no nie były w stanie, no, nie chciałbym teraz powiedzieć czegoś błędnie, dlatego tutaj postawię trochę znak zapytania. Wydaje mi się, że mówiono o kwocie 10 milionów dolarów, jeżeli chodzi o organizację mistrzostw. Także tutaj jest, no, oczywiście, no, federacja też musi na tym zarobić, natomiast, no, my wskakując, powiedzmy, w ostatnim momencie, organizując mistrzostwa zamiast Rosjan, no, też można było liczyć na jakiś mały handicap. Tutaj, no, niestety, federacja była nieugięta. A to właśnie, co myślisz o tym, żeby mistrzostwa rozgrywać w takich krajach jak Izrael czy Macedonia Północna, która, no, bo jednak mieliśmy możliwość grania, chłopaki mieli możliwość grania w Macedonii Północnej, kibice, z tego co się orientuję, to nie zawiedli.
Są miejsca, gdzie ta siatkówka chyba jest chętnie oglądana. Jak przyjeżdżają mistrzowie, no to oczywiście, że hala będzie pełna. Natomiast czy twoim zdaniem właśnie lepiej jest częściej organizować tego typu mistrzostwa w Polsce, czy fajniej jest jednak wychodzić gdzieś do tych krajów, powiedzmy, gdzie ta siatkówka no, powinna jeszcze mieć większe zainteresowanie? No tu wspomniałeś o Mistrzostwach Europy. Dzisiaj w Mistrzostwach Europy jest tak dużo zespołów, żeby nie zagrać, no to jest wydarzenie. Kiedyś to No tak. była ogromna nobilitacja i trzeba było się mocno napracować, żeby na te Mistrzostwa Europy trafić. Ale to dobrze, bo to jest okazja do rozegrania Mistrzostw Europy w różnych miejscach, gdzie siatkówka na wysokim poziomie nie do końca dociera. No jedna z grup miała być również rozgrywana w Ukrainie. Niestety to się nie udało. Ale tu ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, że jest to rozgrywane w czterech krajach. Fajnie, jeżeli są kibice i jest zainteresowanie taką imprezą, super. Gorzej jest, jeżeli w takich sytuacjach sale świeciłyby pustkami, bo to nie jest fajne. Ale to na poziomie Mistrzostw Europy możemy taką historię zrozumieć. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, jest to za duże święto, żeby tym sobie tak żonglować i myślę, że tutaj jednak wybierane są kraje, które gwarantują określony poziom imprezy i dlatego między innymi Polska, bo ten poziom gwarantujemy. Każdy. Jasne. Jeżeli chodzi o organizatorów, to jeszcze przypomnę, teraz mi przyszło do głowy Filipiny, gdzie był rozgrywany jeden z turniejów Ligi Narodów w tym roku. W ubiegłym roku podobno spotkała ich strasznie duża krytyka za to, że organizacyjnie nie dojechali. W tym roku chyba chcieli to spłacić z nawiązką, ponieważ nawet rozmawiając z Mateuszem Bieńkiem, który na Filipinach grał, powiedział, że to była jedna z najlepszych imprez sportowych, na których był, bo fani byli niesamowici, przynosili kupę gadżetów, śmiali się, uśmiechali, robili sobie zdjęcia i widać było, że dla nich to jest wyraźnie duże siatkarskie święto. A były też obawy, że Filipiny, jak to, gdzie tam męska siatkówka na Filipinach, a okazuje się, że potrafili zorganizować turniej na bardzo wysokim poziomie i zarówno sportowym, przede wszystkim organizacyjnym. Jest to wariactwo, jak spojrzymy dzisiejszy, tegoroczny turniej kwalifikacyjny do Ligi Narodów. W finale zagrała Turcja z Katarem. No niewiele brakowało, a to Katar zagrałby w Lidze Narodów. Wow, no chciałbym to zobaczyć. No, byłoby to ciekawe przeżycie. Natomiast no, Turcja, umówmy się, gra na określonym poziomie, więc zespół z Kataru musiał mimo wszystko postawić no, całkiem odpowiedni poziom, żeby walczyć tak, jak to robili. Jeżeli mówimy o Filipinach, no to pokazuje, że jednak w dziwnych miejscach rozgrywane turnieje rozwijają te miejsca. To tak samo jak pojawia się trener w jakimś klubie, w którym stara się zrobić krok do przodu, czy to organizacyjnie, czy sportowo. W następnym roku ja miałem taką sytuację, kiedy przyszedłem do Kataru, pracowałem po trenerze z Europy. Już ten zespół funkcjonował zupełnie inaczej od moich wyobrażeń. Już był przygotowany. To był krok do przodu. I każdy taki turniej powoduje, mam nadzieję, bo pewnie nie we wszystkich miejscach tak będzie, ale mam nadzieję, że każdy taki turniej spowoduje, że miasta, miejsca, które organizują takie turnieje, to będą każdy następny turniej organizować lepiej, a co najważniejsze, to będzie korzystniejsze dla siatkówki, dla zawodników i dla ludzi, którzy będą przed telewizorami. Czy ty masz taki obrazek przed oczami z tego sezonu reprezentacyjnego, który szczególnie zapadł ci w pamięć? Nie, ja to się cieszę, powiem tak, cieszę się bardzo, że miałem możliwość obejrzenia finału w Ligi Narodów. Miałem możliwość obejrzenia memoriału Huberta
Wagnera i widziałem, jak zespoły się zmieniały. Widziałem, jak Włosi krwawili na pucharze, na Lidze Narodów. To no, wyglądało bardzo słabo, bardzo źle. Widziałem, jak świetnie wyglądali w Memoriale. Zresztą to utrzymali do Mistrzostw Europy. Widziałem polską reprezentację, która zarówno w Gdańsku to było coś naprawdę niesamowitego. Na memoriale Huberta Wagnera było widać, że ci chłopcy walczą dostali po tyłku z sobą i wybrnęli z tego tak, że na mistrzostwach Europy no tak naprawdę może nie spacer, ale to było pod kontrolą. Wyraźny. Ten spokój i taka pewność w grze, to myślę, że to chyba jest najbardziej wyjątkowe, bo to trochę tak, że jeden zespół daje drugiemu troszkę popodskakiwać, ale w momencie, kiedy trzeba jednak docisnąć, to my wiemy, że to już jest teraz i tak to wyglądało. To jest chyba najlepsze na przekroju całego sezonu, że ten zespół uzyskał ogromną pewność i taką siłę, która w każdym momencie jakby upewniała nas, że zaraz to będzie ten moment, kiedy odjeżdżamy. W porównaniu do Mistrzostw Świata z ubiegłego roku w naszej pierwszej szóstce nastąpiły dwie zmiany. Obie były spowodowane kontuzjami, ponieważ Mateusz Bieniek, nie było go w ogóle na turnieju, natomiast Bartosz Kurek od pewnego momentu również nie był w stanie już uczestniczyć w treningu i w spotkaniach. Zastąpili ich Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber, którzy wydaje mi się, że w 100% wykorzystali swoją szansę, którą Nikola Grbic im dał. Obydwaj znaleźli się w najlepszej szóstce turnieju, co też świadczy o tym, że no ten potencjał taki zastępowalności 1-1 zawodników jest na ogromnie wysokim poziomie. Czy twoim zdaniem nasza kadra już się na tyle wykrystalizowała, że do Igrzysk Olimpijskich będziemy jechali tą, powiedzmy, 15, 16, z tego będzie wybierał Nikola Grbic, co ma w tej chwili, raczej będzie już zamknięte na jakieś inne warianty przy założeniu, że wszyscy będą zdrowi? Tu jakby poruszyłeś jedną rzecz właśnie zmian, które w szóstce miały miejsce i ja nawiążę też trochę, jak odjadę od pytania, to nawróć mnie z powrotem. Dobrze. To jest właśnie temat, o którym rozmawialiśmy troszkę. Dlaczego jesteśmy troszkę dalej od innych zespołów? Mianowicie dlatego, że ten potencjał personalny jest ogromny. I to, o czym wspomniałeś, zamieniamy Bartka Kurka, chodzi Łukasz Kaczmarek, który nie jest anonimowy w siatkówce, ponieważ ten facet teraz Ligę Mistrzów jako podstawowy atakujący, no to nie jest ktoś, kto dopełnia ten zespół, tylko który w tym zespole odgrywa znaczącą rolę. Dochodzi Norbert Huber, który po kontuzji trudnej wrócił do rozgrywek ligowych, zagrał w reprezentacji, to zagrał świetnie. I takich zawodników my mamy na każdej pozycji w kolejce jednego, dwóch, trzech, czterech. Natomiast inne zespoły, no, jakby przed oczami mam Francję, która no nie ma takiego komfortu i ta kwestia przyjmujących w tym roku pokazała, że nie mają kim ich zastąpić, żeby wjechali na taki poziom jak wcześniej. I to samo jest w innych drużynach. My dzisiaj dysponujemy takim potencjałem personalnym, który stawia nas jednak troszeczkę dalej niż inne zespoły. Natomiast wracając do pytania, proszę cię,
Powtórz. Czy twoim zdaniem ta piętnastka, szesnastka zawodników, z których Nikola Grbić w tej chwili już korzysta, będzie stanowiła o sile w sezonie olimpijskim przy założeniu, że nikt nie będzie kontuzjowany? Czy twoim zdaniem, nawet jeżeli byśmy mieli jakiś młody talent bądź też jakiegoś gościa w ekstra formie, to i tak raczej Nikola Grbić skusi się na tych zawodników, których ma w tej chwili? Via Kamil Semeniu, który przecież dochodził do formy bardzo długi czas, mimo wszystko znalazł się na najważniejsze turnieje i swoją cegiełkę oczywiście też dołożył. Ja uważam, że tak, to będzie zdecydowanie trzon drużyny, która będzie się przygotowywać do igrzysk. To, o czym wspomniałeś, to jest rok czasu, to jest cały sezon i różne rzeczy mogą się przytrafić. Mówimy o kwestiach zdrowotnych. Oby cała drużyna, w ogóle zresztą cała liga, która będzie grała w Polsce, uniknęła jakichkolwiek poważniejszych urazów i tego oczywiście wszyscy sobie życzymy, natomiast różne rzeczy się zdarzają i potrzebne są osoby, które ewentualnie, tak jak teraz Bartek Bołądź, który no, wyrwany z butów został z jakiegoś tam okresu przygotowawczego swojego, pojechał. Ja mam jakby wizję, że tu jest na pewno jedna, dwie osoby, które znacząco będą się włączać o walkę o igrzyska, bo jest gdzieś tam z tyłu Artur Szalpuk, który jestem przekonany mocno o tym, że on o te igrzyska będzie walczył, znaczy nie będzie walczył o igrzyska, on będzie walczył o to, aby jego zespół wygrał to, co sobie zakładają przed sezonem i swoją grą, żeby im w tym pomóc, ale no, to jest zawodnik, którego jakby nie można pomijać, jeżeli mówimy o reprezentacji. Jest Bartek Kwolek i tu jest Fabian Drzyzga. Jak Jest sezon się. Karol Butryn jeszcze przecież, który też nie pojechał na Mistrzostwa Europy, prawda? Jest kilku zawodników, gdzie myślę, że trener Gbicz no, nie do końca zamyka przed nimi ten etap reprezentacji przed Igrzyskami Olimpijskimi i różne rzeczy się mogą jeszcze tutaj trafić. Natomiast cała ta grupa, którą widzieliśmy w dużej mierze na boisku, to nie oszukujmy się, to takie pewniaki. Raczej tak, raczej tak. Tym bardziej po takim sezonie, kiedy wygrywa się wszystko, no to no cóż można zmieniać, prawda? No to w zasadzie nie ma miejsca nawet na trenowanie jakichś alternatyw, skoro wszystko zostało wygrane dookoła. Także no tak, no oczywiście, no miejmy nadzieję, że wszyscy kadrowicze będą w 100% zdrowi i dyspozycyjni dla trenera Nikoli Grbicia. Mariusz, bo skończyły się właśnie Mistrzostwa Europy, Polacy zdobyli złoty medal, natomiast chciałem cię zapytać, czy była drużyna, która cię troszeczkę zaskoczyła in plus, in minus, po kim spodziewałeś się więcej? Jak myślisz, jakie to były Mistrzostwa Europy dla ciebie z perspektywy kibica? No, bardzo dużo spotkań. Na pewno zacznijmy może od tego, kto tam coś fajnego zrobił. Polska zrobiła świetną robotę, co tu dużo mówić. No, jakby wszyscy gdybali, że mówili, że celem jest złoty medal. Taki był cel, ale trzeba było go zrealizować. I czy to było zaskoczenie? Zaskoczenie to nie było, natomiast ja odbieram to pewnie jak większość osób jako ogromny sukces, bo tego nikt nam za darmo po prostu nie dał. Trzeba było Wyjście. wywalczyć i zespołowość i pewność, o której wcześniej wspomniałem, miała tutaj kolosalne znaczenie. Włosi utrzymali poziom ubiegłoroczny, bo ja uważam, że dla Włochów to drugie miejsce jest no, również sukcesem i również trzeba było to miejsce sobie wywalczyć, zwłaszcza, że mecz z Holandią, który wygrali Włosi 3-2, no to
mógł trochę zmienić, a także Włosi tutaj również są na plus. Słowenia, no to jakby co tu dużo mówić, no, zwłaszcza po tym ostatnim spotkaniu z Francuzami, gdzie no, dla nich to tak jakby wygrali to mistrzostwo Europy, to również jakby ich oceniamy na plus i idziemy do Francji, która, ja wspomniałem o tym, no, nie udało im się znaleźć zastępstwa za Ngapeta, za Kevina Tilly, który wcześniej grał bardzo dużo w Lidze Narodów, na Mistrzostwach Europy w zasadzie się nie pojawiał na parkiecie i ci zmiennicy no, nie do końca udźwignęli. Cleveno również nie grał. Także tu trochę Francja się posypała i to czwarte miejsce dowiozła trochę takim rozpędem. Natomiast no, oczywiście jest to zespół groźny i w następnym roku być może poskładają wszystko tak, żeby funkcjonowało jak wcześniej, ale na pewno te mistrzostwa to dla nich rozczarowanie. I teraz idziemy do Holandii, która no, sukces. Trzeba powiedzieć, że to sukces jest. No, bardzo niewiele brakowało, aby do półfinału awansowali. Ja uważam, że zarówno Holandia, jak i Serbia to dwa zespoły, które no, tak nieszczęśliwie trafiły, że na Polskę i Włochy. Natomiast gdyby to była Francja i Słowenia, wcale Mogłoby być różnie. gdyby skład półfinałów był inny, ponieważ te dwa zespoły, zarówno Holandia, jak i Serbia, zresztą patrząc na mecz z Polską, to było bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Serbów, ale grali z Polakami. To jest ta mała różnica. Tutaj i Holandia, i Serbia są zdecydowanie zespołami, które oceniamy na plus po tych myślach. Ja w taki sposób podchodzę. Nieszczęśliwie trafili w tym ćwierćfinale. A z tego, co z tych. Tam się jeszcze pojawiła Rumunia, która miała świetny moment w tych mistrzostwach. W grupie z Francją 3-2 wygrali. Tak, wygrali z Francją, wygrali z Chorwacją bodajże w ćwierćfinale. No, dla nich to ogromny sukces, czyli jakby to jest super. Ja stawiałem trochę bardziej na Turcję, ale po tym awansie do Ligi Narodów chyba tak trochę powietrze z nich zeszło, chociaż no, pamiętamy wszyscy mecz ze Słowenią. Turcji to był jedyny mecz, który chyba Turcy zagrali na takim porządnym poziomie i tak naprawdę to oni ten mecz przegrali, a nie Słowenia wygrała, bo mieli wszystko podane na talerzu. Ale w ogólnym rozrachunku ten turniej do końca im nie wyszedł. No, tu można też powiedzieć o Bułgarii, która opuśćmy zasłonę milczenia i jakby wierzę, że przynajmniej no, nie będą próbowali odrodzić się z Polską na kwalifikacjach olimpijskich. Nie sądzę, ale dla nich to nie był udany turniej. Pozostałe zespoły to super, że zagrały w Mistrzostwach Europy, liczy się udział i robimy krok do przodu. I tyle. No już, no właśnie, bo za chwilę startują kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Polacy zagrają chronologicznie z Belgią, Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią, Chinami. Awans zdaje się być formalnością. I teraz pytanie do ciebie, czy my tak naprawdę mamy się czego obawiać, co może być naszym największym wrogiem? Czy to nie będziemy my sami przypadkiem i nasza zbyt wygórowana pewność siebie? Nie, to prawda, że naszym największym rywalem możemy być my sami, natomiast jestem przekonany, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że ta nadmierna pewność siebie w ogóle się nie pojawi w polskim zespole. To jest zespół doświadczony, to jest zespół świadomy i oni to pokazali na Mistrzostwach Europy. I w ogóle nie mam takich obaw. Oczywiście to jest sport, różne rzeczy mogą się po drodze przytrafić,
Natomiast jakby jeżeli, ja jestem pewien tego, że grając z taką świadomością, z tak dużą świadomością jak na Mistrzostwach Europy, z taką dużą dojrzałością, po prostu wypracujemy sobie ten awans. Również jestem przekonany, że tych emocji może być troszkę mniej niż u pani, bo u pani tych emocji było bardzo dużo. Fajnie, że te emocje okazały się tak efektywne i takie fajne, że panie na tych igrzyskach również zagrają. Natomiast ja uważam, że tu jest robota do wykonania i trzeba ją zrobić dobrze i polski zespół jest do tego przygotowany. Gdybyśmy mieli tak podsumować ten sezon reprezentacyjny, jeżeli chodzi o męską kadrę, no to oczywiście on będzie bardzo pozytywny, no bo wygraliśmy wszystko, co było do wygrania. Kwalifikacja olimpijska, jak już wspomniałem, raczej będzie formalnością. Czy gdybyś mógł wskazać jednego zawodnika, który zrobił na tobie największe wrażenie, bądź też był takim cichym bohaterem całego tego sezonu reprezentacyjnego, największy zwycięzca tej tegorocznej właśnie edycji Ligi Narodów i Mistrzostw Europy, kim byłby ten zawodnik? Kurczę, o każdym można powiedzieć bardzo wiele dobrego. O każdym, tak jak tu już zaczęliśmy w pewnym momencie rozmowę o Norbercie. No, facet po trudnym okresie czasu pojawia się w reprezentacji, gra świetny turniej. Super sprawa. Ja bardzo się cieszę, jeżeli chodzi o niego. Ale tak samo pojawiały się głosy o Pawle Zatorskim, że to już tak nie wiadomo, co z Pawłem. Paweł zagrał świetny turniej. O Marcinie Januszu, który no jest, ale no może jeszcze to. Nie, facet jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. I również zagrał świetne turnieje. Łukasz Kaczmarek. Tu każdego można wnosić na piedestał i zrobił świetną robotę. Ja osobiście ja mam w głowie trochę Olka Śliwkę, który pamiętam, jak ktoś mnie pytał, kto będzie przyjmującym. Ja powiedziałem przed Mistrzostwami Europy, że będzie Olek Śliwka, a kto będzie drugi, no to chłopcy muszą popracować, żeby mu dorównać, bo to różnie wyglądało na tej pozycji. Natomiast to, co mi się podoba u Olka, to fakt, jak on jako zawodnik dojrzał, jak on również się trochę uspokoił, bo był emocjonalny zawodnik i taka bardzo duża profesjonalność w jego działaniach na boisku przebija. I ta pewność, myślę, że jest to pewność, którą daje również wokół chłopakom. I to prawda, że mam Olka Śliwkę pośród tych wszystkich zawodników, którzy wyglądają naprawdę rewelacyjnie. No, gdybym już musiał tak naprawdę z tym przy skroni wybrać, no to może skłaniałbym się w kierunku Olka. Okej, okay. Dzięki. Chciałem zostawić temat reprezentacji Polski. Mamy jeszcze tutaj cztery krótkie pytania od trenerów, od Maćka Tetiańca i od Dominika Żmudy. Mianowicie, czy ty chciałbyś pracować w sztabie reprezentacji Polski? Jeżeli tak, to przy jakim trenerze? Oczywiście, że chciałbym pracować w sztabie reprezentacji Polski. To jakby nie ulega wątpliwości. Natomiast ja mam wrażenie trochę takie, że odczucie trochę takie, że dla mnie trochę ten pociąg odjechał w innym kierunku i jest sporo młodych trenerów, którzy w tym sztabie się świetnie realizują i myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast jeżeli już mówimy o reprezentacji, to
Ja mam jakieś niewielkie doświadczenie z pracą reprezentacji i wcale nie jest powiedziane, że w przyszłości nie będę z niego korzystał, ale jako główny trener. Tego życzę. Mariusz, jest drugie pytanie od Maćka. Takie troszeczkę standardowe, jeżeli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, ale gdzie ty widzisz się za 3-4 lata? Czy ty masz jakiś określony plan na samego siebie, na swoją karierę? Czy w tej chwili korzystasz z tych, tak jak wspomniałeś, kilku miesięcy, może więcej czasu z rodziną i nie zastanawiasz się nad tym? Troszeczkę to zawieszasz? Czy jednak masz w głowie gdzieś swój masterplan, który chciałbyś oczywiście po tej przerwie wdrożyć w życie? 3-4 lata to już pewnie PGA Tour, tak myślę. Natomiast sportowo powiem tak, że dzisiaj bardzo niewiele myślę o tym, co się wydarzy za 2 miesiące, z tego względu, że wspomniałem o tym wcześniej, również gdzieś mieliśmy swoje tutaj jakieś historie, które są dla nas najważniejsze w tym momencie i jakby na tym się koncentrujemy, natomiast oczywiście w dalszym ciągu mam ogień, który mam od zawsze i w sobie i nie zostawię swojej pracy zawodowej od tak przypadkowi, tylko będę walczył o to, żeby gdzieś przemieszczać się w kierunku Europy. Okej, rozumiem. Dobra. Ostatnie pytanie od Maćka. Jak wygląda twój schemat pracy? Czy jest to raczej rutyna, te same powtórzenia, czy raczej jesteś elastycznym trenerem, który lubi modyfikować ćwiczenia? Ja akurat jestem dosyć elastyczny z tego względu, że tutaj ta obserwacja w moim przypadku to ma kluczowe znaczenie, bo różne sytuacje się zdarzają w trakcie prowadzenia zespołu i trzeba się do nich zaadaptować. Znaczy ja się do nich adaptuję, żeby nie, no jednak reagować na to, jak funkcjonuje zespół. Ja mam taką filozofię pracy, że jednak ten zespół dla mnie to jest taką moją częścią i jak ten zespół będzie funkcjonował, jak on się czuje, jaki komfort pracy będzie miał, zależy to zarówno od zespołu, jak i ode mnie. Ja mimo wszystko biorę do siebie to, jak zespół w danym momencie wygląda, czuje się i funkcjonuje. Dominik Żmuda z kolei chciał Cię zapytać o różnicę w podejściu do treningów ludzi różnej narodowości, ponieważ no, też miałeś przyjemność, bądź też nieprzyjemność trenować w kilku różnych krajach, właśnie typu Rumunia, Ukraina, ale także Katar czy Polska. Także chciałem tutaj na podstawie pytania Dominika stawiam o to właśnie to pytanie, czy jak wygląda. Jak podchodziłeś do zawodników, którzy w troszeczkę być może mniej profesjonalnych podchodzili do treningu, czy raczej starałeś się przeforsować swoje, czy byłeś na tyle też elastyczny tutaj w tej kwestii takiej, powiedzmy, podejścia do treningu, że dawałeś im jednak trochę wolną rękę? Czy zdarzały ci się takie sytuacje, że zawodnicy podchodzili inaczej niżeli w Polsce? Jeżeli tak, to gdzie i jak sobie z tym radziłeś? No, jak to powiem, już kiedyś miałem takie pytanie, jak wróciłem z Kataru, o to, jak zawodnicy no, z tą pracą swoją i tak dalej. Ja odpowiedziałem, czy to Rumunia, czy to Katar, czy Turcja, czy Ukraina. Wszędzie, żeby wszyscy wiedzieli, czy to Polska, są zawodnicy, którzy są mygusami i gdzieś tam, jak tylko mogą bokiem, to pójdą bokiem. Wszędzie są zawodnicy, którzy pracują i podchodzą profesjonalnie do tego, co robią. Oczywiście procenty się zmieniają. W jednym kraju może być tych, co pracują więcej, w drugim może być troszeczkę mniej. Natomiast ja dzisiaj już wiem, że tak naprawdę kluczem do pracy trenera to jest empatia i zrozumienie, jak funkcjonują zawodnicy. Ja miałem różne sytuacje.
Na przykładowo powiem, przychodził zawodnik, który mi się spóźniał notorycznie. No i w pewnym momencie ja go no jednak chciałem trochę skasować, no bo to nie było, no to już było ponadprzeciętne, ale okazało się, że chłopca noc ogląda telewizję, bo w jego mieście jest akurat bombardowania są i to nie było w Ukrainie, to było wcześniej. To było wcześniej jego zawodnika, który nie mieścił się w ramach profesjonalnego funkcjonowania zespołu, ale wiedziałem, że jeżeli ja go będę chciał w te ramy wciągnąć, to pojawi się jakiś mini konflikt. No oczywiście ja go mogę wygrać, ale i tak go przegram, no bo my nic nie wygramy. I zostawiłem go sobie samemu trochę w tych swoich pozazespołowych ramach. No ale wygraliśmy. Tu jest taki jakby balans w ocenie sytuacji, żeby, no ja rozumiem, to jest trochę tak jak z tym treningiem. No tak, ja chcę to zrobić, ale widzę, że zespół funkcjonuje jakby dzisiaj inaczej, no to ja mogę to robić dalej, tylko co nam to da? Nic nam nie da, więc to trzeba zmienić. I tak samo jest z charakterem zawodników, tak samo jest z tym, jak funkcjonują na treningach. No tutaj oczywiście to nie jest tak, że zawsze trafisz i zrobisz to, co jest słuszne, no tak nie, nie, oczywiście. ale tego trzeba szukać. No ja przynajmniej staram się znaleźć właśnie taki balans, który w moim odczuciu pozwoli nam wygrać. Dzięki. Mariusz, zakładam, że będziesz śledził rozgrywki plusligowe. Powiedz mi, kto w twoim odczuciu zdobędzie mistrzostwo Polski i czy twoim zdaniem Zaksa Grupa Azoty, Zaksa Kędzierzyn Koźle jest w stanie po raz czwarty wygrać Ligę Mistrzów z rzędu? Wygrała 3 razy, więc nie wiem, dlaczego nie miałaby wygrać 4. raz. Tutaj statystyki. Tego razu co roku padają takie same pytania i wszyscy, no może wygrają. Wygrają, mają nie wygrać, tylko że problem jest taki, że gdzieś tam też jest i Jastrzębie, które pewnie będzie chciało wygrać. Także tu zarówno i w europejskich pucharach i tych kandydatów do mistrzostwa jest sporo. Tu przecież no nie ma żadnej tajemnicy. Tych zespołów, które będą grały o mistrzostwo jest, no dzisiaj myślę, że można mówić o 4-5 zespołach, które gdzieś ukierunkowują się. Finał to już w ogóle, że byłoby super, no ale tu z tych 5 zespołów jest tylko 4 miejsca, są w półfinale i tu jest bardzo ciekawe, kto nie będzie miał okazji zagrać o medale. No tu to będzie zespół, który na pewno będzie obarczony jakąś dużą porażką, natomiast fajnie, że jest coraz więcej zespołów, które gwarantują super poziom rozgrywek i to się to też ilość zespołów w lidze doprowadziła do sytuacji, gdzie ta grupa zespołów grających na najwyższym poziomie się poszerza. Mariusz, chciałem Ci serdecznie podziękować. Było moje ostatnie pytanie na dzisiaj, natomiast mam takie przeczucie, że jeszcze na pewno porozmawiamy. Mam nadzieję, że jeszcze nawet w trakcie tego sezonu plusligowego. Chciałem Ci serdecznie podziękować za Twój czas. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo zdrowia podczas twojej przerwy i mam nadzieję, że no jednak jeszcze w tym sezonie cię zobaczymy gdzieś na ławce trenerskiej. Tego życzę, chyba że ty sobie tego nie życzysz, to nie, ale na pewno odpocznij, nabierz nowych sił i mam nadzieję, że się spotkamy w końcu. Dziękuję ci uprzejmie. No, także serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów siatkówki. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Moim dzisiejszym gościem był Mariusz Sordyl. Do widzenia Państwu.